rodzi się świt. 2000 lat temu biegł tędy szlak, zwany Bursztynowym, gdzieś z serca Imperium Rzymskiego nad Bałtyk. Pod nami Noteć i Kujawska równina. Nad jej brzegiem, gdzie dziś leży Krusza, ponad 2000 lat temu tętniło życiem ostatnie wielkie rzymskie emporium handlowe na drodze ku Bałtykowi. Ascaucalis, jak pisze geograf aleksandryjski Ptolemeusz. Dzisiejszy Inowrocław wyrósł z Bursztynu i Soli kilka kilometrów na północ od Ascaucalis. Nazwa Novus Vladislav pojawia się w dokumencie z roku 1185. W rejonie Białej Góry tętniła już życiem osada targowa. Musiała być zasobna, skoro postawiono tu tak okazały kościół z kamiennych ciosów. Wyróżnia się tajemniczymi maskami. To ówczesna Biblia Pauperum. Sól. Oto główne bogactwo Inowrocławia. To dzięki nieprzebranym pokładom soli zalegającej tuż pod powierzchnią ziemi rozwinął się tu przemysł szklarski i sodowy. Powstało uzdrowisko, którego największą chlubą jest tężnia solankowa oraz park solankowy z ogrodami papieskimi. Na zegarze słonecznym jest godzina 12. Zaczynamy spacer po dzisiejszym Inowrocławiu od dzielnicy uzdrowiskowej. Sanatoria oferują bogatą gamę zabiegów balneologicznych, fizykalnych i kinezoterapię. Dostępne są też pakiety odchudzające, relaksacyjne oraz specjalne oferty biznesowe. Reprezentacyjna ulica Solankowa. Mijamy właśnie Muzeum imienia Jana Kasprowicza. Gromadzi zbiory po patronie, który tu się urodził i mieszkał, a także po meteorze Młodej Polski Stanisławie Przybyszewskim, który pochodził z pobliskiego Łojewa, a mieszkał m.in. w tym domu. Co roku w czerwcu inowrocławskie ulice i parkowe alejki rozbrzmiewają muzyką młodzieżowych orkiestr dętych. W sali koncertowej imienia wybitnej polskiej skrzypaczki Ireny Dubiskiej, rodem z Inowrocławia, brzmi muzyka. Z salą koncertową sąsiadują pomieszczenia szkoły muzycznej, biblioteki, teatru i galerii sztuki.
Jest wczesne popołudnie. Zawróćmy w kierunku Parku Zdrojowego, wino Wrocławiu zwanego Solankami. Tu najlepiej smakuje filiżanka kawy. I są najpiękniejsze dywany kwiatowe. Można także odpocząć w cieniu platana na ławeczce generała Sikorskiego. Amatorów sportu zapraszamy do czynnego spędzania popołudnia. Niezapomnianych wrażeń dostarcza zawsze spacer po inowrocławskim parku solankowym. Można tu czasem spotkać nawet królową Jadwigę z orszakiem. A w parku znajduje się honorowa aleja dębowa, w której swoje drzewa zasadzili m.in. Wojciech Kilar, Irena Szewińska, Grzegorz Turnał, Dorota Miśkiewicz. Inowrocławskie solanki liczą ponad 130 lat i od zawsze były wizytówką miasta. Nadchodzi wieczór. Kto żyw, zdąża ku tężni. Po zmroku rozpocznie się tu jeden ze słynnych nocnych koncertów przy tężni. Bez każdej stali twardość, nad marnościami marność i dni młodości. Młodości będzie żal, na zegarze mija właśnie, kiedy nastaje 11, 11, 11. Dwa filary, dwie przepaście, 11, 11. Dwa filary, dwie przepaście. Światła jeszcze mi nie gaście, 11, 11. Światła jeszcze mi nie gaście. Jaka szkoda, że już kończy się dzień.